look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Dobry kochani, witam się z wami, Boże, jaka jestem zagrzebnięta. Witam się z wami, dzisiaj ruszamy w sumie już na miasto. Przemek zostaje z psiuchami. Pokażę wam może, jak się prezentuje. Mam tutaj też pasek, mam bluzeczkę, bo już jest chłodno. To tak wygląda w ten sposób. I jadę. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Słuchajcie, jakby nie było, byłam w Akrzynie na chwilę, bo miałam chwilkę. Kupiłam ściereczki, jakiś tam płyn do mycia łazienki. I słuchajcie, no mamy święta, nie? Mamy święta pełną parą. I tu już chyba w każdym sklepie. Jedziemy w tym momencie do restauracji. Czekam, jadę, bo Tadeusz na mnie czeka. I stwierdziłam, że nam też się coś należy. Jedziemy sobie coś zjeść. Jak sobie zjemy, to potem bierzemy i pojedziemy sobie na zakupy i wrócimy do domu. Po prostu. No czasem trzeba, a dawno, dawno żeśmy nigdzie po prostu nie byli. Także jedziemy. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could have chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you could be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you could be my number one. Bo zimno leci. Słuchajcie, jedziemy już w sumie na zakupy. Jak widzicie, tankujemy się, bo Żyd nam się zapalił. I tak się zastanawiam, czy w ogóle dzisiaj tego vloga robić i czego wrzucać. Tego hola zakupowego na jutro. Dojadę do domu, wrzucę wam to Instastory, dacie mi znać po prostu. I będę wiedzieć. Także słuchajcie, zajechaliśmy sobie na... Chcieliśmy pojechać do restauracji Ziemniaki Spółka na Słonecznym, ale okazało się, że nie ma, zlikwidowali. Więc od biedy poszliśmy na Chińszczyznę i na kebaba. Zjedliśmy, pojedliśmy sobie. No i w sumie zostały nam tylko zakupy. I... Będziemy zaraz jechać. No i słuchajcie, dostałam komplement, że za bardzo się umalowałam. Także można. Że za mocno wyciągnięte, że za mocno i w ogóle. Ale dobra, mamy jakiś tam wstępny plan na cały tydzień na jedzonko. Także mówię, dojadę, dacie mi znać po prostu, czy wgrywać, czy chcielibyście oglądać tego vloga w sumie z zakupów. Dużo się dzisiaj w sumie nie działo, bardzo boli mnie głowa, wzięłam 2 tabletki dzisiaj i nie wiem, co się dzieje, bo aż ciemno mi się w oczach robi, więc mam nadzieję, że przejdzie, minie i będzie ok. Dobra, idzie pan Tadeusz, więc w sumie będziemy sobie jechać. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met.
Dobra, wróciliśmy. Coś mi się już tak, o tak jakoś na bok bym chciała. Słuchajcie, może zaczniemy dzisiaj. Wróciliśmy już, jest ciemno, jest typowa jesień, także powiem wam, że no, mało przyjemnie. Dobra, to co, zaczynamy może to, na co wszyscy czekamy. Na nasze zakupy. Słuchajcie, była promocja na kremy do twarzy z Eveline. Ja wam tutaj wstawię przybitkę, że kup jeden, drugi masz za grosz, więc wzięłam ten z witaminą C i wzięłam ten. Z tej serii ja bardzo lubię. Czy ja to otworzę normalnie, czy nie? Taki problem z otwieraniem rzeczy zaklejonych. No, czyli standardowo. Plastikowe pudełeczko, ja sobie bardzo chwalę, czy zobaczymy sobie może, czy pachnie ładnie. Pachnie pięknie, tak jak wszystkie te kremy. Także był taki jeszcze oliwkowy, ja bardzo, bardzo lubiłam, także okej, na pewno będzie testowane. I na pewno będzie się sprawdzał. Także tu mamy jeden, tu mamy z witaminą C. Także dobra, to jeżeli chodzi o mnie. Gdzieś tutaj jeszcze wleciały... Tu jeszcze z Bielendy wleciało serum. Jest to skoncentrowana formuła nawilżanie z 2% kwasem hialuronowym, witamina B5. Głęboko nawilża. Wygładza zmarszczki, regeneruje, odżywia i ujędrnia. Także też będzie testowane, potem z Bielendy. Mam taki jeden z Bielendy i on mi się w sumie kończy, ten taki z perełkami, coś takiego. To wam pokażę. Także tak, kupiłam też ten. Dobra, lecimy, bo nie ma co, szkoda czasu. Twarożek wiejski. Jeden serek, mamy też pasztetową, wieprzową, ja wolę drobiową, ale to nie jak kładłam do koszyka, tym razem tę pasztetową. Mamy dwa takie sery, na razie, znaczy dwa takie sosy serowe, mam jeden na razie w ręce. No i mamy, słuchajcie, kiełbasę białą z szynki, będę robiła barszczyk biały w tygodniu. Także tak, słuchajcie. Takie musli, płatki z owocami i kokosem. Bo w tym tygodniu robiliśmy zakupy w Biedronce, trzeba to zaznaczyć. Pasztet z królika. Mamy też krainę wędlin, boczek pieczony. Mi ten boczek nie podchodzi za bardzo. Mamy też skrzydełka, jutro będę robiła krupniczek. Mamy śledzie dla Szymka. Duże opakowanie i on nie będzie miał z nimi na pewno problemu. Mamy też kości wieprzowe. Może też przy okazji jakąś zupę albo coś na nich. Zawsze niech będą, będzie na czym ugotować u mnie. U nas psy nie jedzą kości wieprzowych, mają potem problemy z żołądkiem. Ale zawsze jakaś odmienność, jak nie mam
kurczaka czy czegoś innego, to wtedy właśnie wlatują takie kości. Mamy też mortadele. Mamy też 10 jajek, bo będzie właśnie ta zupa babczyk biały. Szymusiowi wzięliśmy soczek. Mamy też pastę, bo nam się skończyła pasta. Mamy galaretkę i mamy naszą ulubioną margarynę. Czy wy wiecie, że folia kosztuje ponad dychę? Folia aluminiowa, to jest masakra. Ona ma tutaj 30 metrów. Jak ja to usłyszałam, to było takie przykacie, nie? Mamy filet z piersi z kurczaka, bo będziemy właśnie robić w tygodniu te 4 sery z brokułami. Jogurt naturalny i wiem, czego żeśmy nie kupili. Czołes, jogurt, bo miałam ochotę narobić taką dużą michę czosnku, to wiadomo, można przez 2-3 dni jeść. Muszę kupić czosnek. Wleciały też herbatniki. Ja uwielbiam te żele i powiem wam, pięknie pachną, uwielbiam. Mamy też dynię ozdobną. Panie pomocniku, proszę. Moja. Taką piękną mamy dynkę ozdobną. Ładnie pachnie? Mhm. Mamy też ziemniaki. Mamy dwa takie worki. Jeden nam pękł, któryśmy już włożyli tam do wiaderka, bo będziemy robić frytki. Mamy też cukier. Moje ulubione, ukochane. Nasze, przepraszam. Dobra, mamy tak, szynkę gotowaną. Dla Szymonka z warzywami. Dla Szymonka klasyczną. Klasyczną. Salami klasyczne. Jurka, ogarnij. Mamy taki makaronik duży. Ja wolę te mniejsze albo z Dino, albo z tej firmy Italiano, coś takiego. Worki na śmieci. O, mamy drugi. Ten fix do serów. Fix serowy do kurczaka. Tyrolska, którą też Szymek lubi. O, tu mi Szymon podaje, także dobra. Mamy też przekąski dla naszych kupili. Wleciały zupki do pracy. Mamy barszczyk biały, bo wiecie, że ja lubię... lubię te zwiniary proszkowe, nie lubię tych w słoiku, tych w butelkach szklanych, no nie podchodzą mi jakoś. Tu mamy drugie. Pechu! Piszcie w komentarzu hashtag na zdrowie. Hashtag na zdrowie. Minta i filet bez skórki. Wzięłam sobie jeden twarożek. Mam też śmietanę właśnie do sosu i do zupy. Mamy drugi twarożek. I ten twarożek bym chciała zrobić z takim twarożkiem. Podaj mi go, Szymonek. O, no. Ten i ten. O, nawet z tej samej firmy. Z tej samej serii. Ten i ten, szczypiorek, rzodkieweczka, papryka i będzie. Będziesz jadł, Szymonek? Yeah. Dobra, kurczak w galarecie numer 2. Mamy serek homogenizowany. Mamy salami i mamy boczek. Także to mamy. I tak, mamy jeden chlebek wiejski. Daj. No, daj sobie bliżej. Mamy kiełbasę, mamy szczypiorek. Mamy dwa wafelki dla Szymonka do szkoły. Mamy dwa takie sery większe do na przykład zapiekanek do kanapek. Mamy dwa takie chleby duże, to zamrozimy. Mamy trzy mleka. Mamy trzy mleka. Mamy banany. Ja w te miejsca nie mam, dlatego tak wszystko wiecie. Dwa pomidorki tylko, ponieważ ostatnio były takie twarde, niedobre i nie chciały dojść. O, mamy kolejny tutti frutti. O! I były takie nowe pędzelki. A że ja lubię pędzel z Biedronki, więc wzięłam 9,99. Wróciły nam kostki rosołowe. A, tu mam, przepraszam, to nie są takie same chleby. Ten drugi chleb jest taki. Jeszcze jedna zupka nam wleciała. Mamy też sałatę masłową. Mamy też olej, mamy też chleb tostowy, no i gwóźdź programu, no mamy też olej i gwoździem dzisiejszego programu
mamy papier. No bo przecież życie bez papieru to nie, no, nie da rady. No i słuchajcie, na ostatnią końcówkę pokażę wam jeszcze, mamy dwie kole. O! Mamy dwie kole. Mamy cisowiankę gazowaną, cisowiankę niegazowaną. I słuchajcie, stwierdziłam, że na dzisiejszy wieczór, bo w sumie dlaczego nie, wlatuje mój ulubiony Summersby Blackberry. Piję tylko to. Tylko ten jeden, jedyny mi smakuje. Jabłkowy jest dla mnie za kwaśny. Mango jest jakiś taki, nie, no po prostu Blackberry to Blackberry. Jak już pić, to tylko to. Słuchajcie, no to z tych zakupów byłoby w sumie tyle. Rachunek nie był mały, bo prawie 500 zł i powiem wam, że w sumie nie kupowaliśmy ani karmy suchej, ani nic takiego, nie wiem, powiem wam, że ceny idą w górę, a będzie jeszcze gorzej. O, mamy paragon. Papier, słuchajcie, 6,99. A jechałam, żeśmy wracali, jechałam, rozmawiałam z siostrą przez telefon i ona mówi, co ty nie powiesz, mówi, ostatnio, mówi, nie tak dawno, mówi, ten papier kosztował 3,99. Nie wiem, ja tej ceny nie zakodowałam, ale dajcie znać, czy rzeczywiście ten papier był w tej cenie. Bo normalnie aż mnie zatkało. Paragon, taki duży. I dostaliśmy voucher 10 zł do wykorzystania w ciągu 2 dni handlowych na zakup owoców i warzyw za minimum 20 zł, voucher rabatowy 10 między 22 a 24. Także jest to jakaś zachęta, żeby wrócić i zrobić zakupy. Myślę, że jak ktoś robi regularnie, nie tak jak my raz na tydzień, tylko na przykład co 2-3 dni, to myślę, że jest to realne po prostu, żeby to wykorzystać. Jest to fajne zachęcenie, po prostu przyciągnięcie klienta z powrotem. Dobra, kochani, słuchajcie, tym akcentem tego kolosalnego rachunku, ile nam wyszło, żegnam się z wami dzisiaj bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście, że oglądacie, że subskrybujecie. I co? Miłego weekendu wam życzę. Buziaki, pa!